Rozmowa polskiego radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani poseł. Anita Czerwińska, Prawo i Sprawiedliwość, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Te tytuły coraz dłuższe nam się pani poseł robią. No. No tak, no tak, powiesz. Tak tak też. Krótko, zwięźlej na <gry> temat. Widzę, że pani rzecznik troszeczkę strymowana. Odnoszę takie wrażenie, że niczym Jacek Sasin wczoraj podczas debaty telewizyjnej, gdzie była taka zasada huzia na Juzia, albo wszyscy na jednego. To znaczy, ja nie odniosłam wrażenia, żeby... Jacek Sasin był stremowany. Uważam, że poradził sobie bardzo dobrze. Był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Opowiedział o naszym programie, opowiedział o naszych osiągnięciach. I przede wszystkim jako jedyny w tym gronie był wiarygodny, ponieważ pozostali, pozostałe osoby jak zwykle dużo mówią, tylko że to nigdy ani w przeszłości, ale i najpewniej w przyszłości nie przekłada się na fakty naprawdę. Jak pani odbiera te zapewnienia, że nic co dane nie będzie odebrane? To jest kolejne zapewnienie, które przeczy poprzednim, dlatego że platforma za każdym razem ustami kolejnych swoich polityków składa kolejne Różniące się między sobą i odmienne deklaracje, więc ja nie umiem powiedzieć, nie byłabym przekonana, że. Że rzeczywiście ta deklaracja jest prawdziwa i że ona byłaby ewentualnie w przyszłości. Wspólnym. 500 plus ma być urealnione ewentualnie, według Grzegorza Schetyny Wiek emerytalny, no trudno, niech będzie taki, jak jest, no ale powinniśmy pracować dłużej. No, co do tego 300 jako wyprawki, to chyba też wszystkim się nie należy. Emeryci, no to też chyba nie powinni wszyscy tej 13-14 brać, chociaż mówi się w tej chwili, że będą ją wpisywać do ustawy. No, generalnie ciekawe czasy. Nastamy. Myślę, że to jest na użytek tych ostatnich dni. Kampanii ty, na tym ostatnim odcinku, ostatniej prostej, taka próba uspokojenia, ale ja w to nie wierzę. Pamiętam dokładnie, co mówił Grzegorz Schetyna, mówili inni politycy Platformy. Razem? No więc, właśnie, ale w większości, w większości nasze programy społeczne, a wszystkie te, które służą Polakom, były, jak wszyscy pamiętamy nie tylko krytykowane ale były bardzo atakowane i to tego się gumką już nie wytrze widzi pani cztery, taką lata, cztery lata byliśmy atakowani za to że realizujemy, bardzo pogłębione programy społeczne Pani mówi społeczne opozycja mówi socjalne, to są programy społeczne które, których istotą ten cel, istota zostały osiągnięte one przywróciły Polakom godność. To potwierdzają bezpośrednio w rozmowach Polacy. Każdy, kto porozmawia z osobami, które są beneficjentami tych świadczeń, potwierdzą bezwzględnie, że ich życie się zdecydowanie na lepsze. Złośliwi zmieniło przez te lata. mówią, a ja do nich nie należę, że najciekawszą byłaby taka debata Grzegorz Schetyna z Grzegorzem Schetyną i jeszcze Grzegorz Schetyna. No, no, być może to też, myślę, że w jakimś sensie jest nawiązanie być może do tego spotu, który, którego emisja była w ostatnich dniach naszego spotu. Rzeczywiście bardzo trudno jest dowiedzieć się, co jest w głowie Grzegorza Schetyny, ale też nie jest to moją. Zaraz, zaraz. Za przeróbka spotu, o którym pani poseł mówi, to chyba nie jest wasza. E bo tej przeróbki co jest w głowie pani jest, tak, 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 tak. dokonali zdaje się tak, mówię, mówię o przeróbce mhm. mówię o przeróbce natomiast nasz spot, też pokazywał nawiązywał, realne prawdziwe, prawdziwe działania, bo my cały czas mówimy o słowach, tu padają deklaracje. Sprawa jest prosta. Zarówno platforma obywatelska Grzegorz Schetyna reprezentujący wczoraj na debacie pan Borys Budka, poseł Borys Budka czy przewodniczący Kosiniak-Kamysz, który no reprezentuje opcję najdłużej rządzącą czy współrządzącą jeżeli dzisiaj przewodniczący kosiniak kamerze prezes, prezes. prezes przepraszam atakuje służbę zdrowia podczas gdy sam jest lekarzem, ma doświadczenie w tej dziedzinie i był, współ, był w rządzie koalicji PO-PSL, oczywiście nie w Resordzie. Nie, zawsze odpowiadał za rodzinę, pracę odpowiadał i za rodzinę, Ale współrządził, miał istotny wpływ na program, na jego realizację i mógł się tymi sprawami zająć. Jeżeli on dzisiaj o tym mówi krytykuje, to ja się pytam, gdzie był wtedy. Wtedy a to ja był już, czas pani, mogę 8 lat, dwie był. kadencje, to jest bardzo dobry zrobił czas na to. Zrobił bardzo wiele, muszę pani powiedzieć, i dla służby zdrowia, i dla e, ludzi, generalnie ich aktywizując. Wie pani, bo to jest najgorzej tak, no, odejść sobie wtedy, kiedy się chce, na emeryturę, siedzieć, wydawać pieniądze, które ewentualnie się na tej emeryturze dostaje, a tutaj Władysław kośniak żeby zrobił taki krok naprzód i ukłon w stronę właśnie potencjalnych emerytów, żeby ich zaktywizować. Żeby sobie jeszcze te dwa lata dłużej popracowali. 8 lat, rzeczywiście to jest to, co po nim pozostanie, wydłużenie wieku emerytalnego, więc dzisiaj nie ma prawa właśnie odnosić się do tych kwestii, bo wtedy, kiedy mógł coś zrobić, no to uczynił właśnie w ten sposób i jeśli chodzi o służbę zdrowia również PSL ponosi za to odpowiedzialność w żaden sposób nie może tej sytuacji z siebie jakby zdejmować 8 lat dwie kadencje to jest bardzo dobry to był bardzo dobry czas żeby poprawić warunki w służbie zdrowia nie uczyniono tego więc dzisiaj wszystkie te deklaracje są no, czczec, no nie idzie za tym y, y, oczywiście nic realnego. To jest niewiarygodne, propos, to jest po prostu nieprawdziwe. A propos realizmu, jest pani realistką, optymistką, pesymistką? Generalnie w życiu. Mm -hmm. y, myślę, że w zależnie od sytuacji łączę różne te, te cechy. Z myślę, realizmem, że, tak? myślę, że opt to, to, optymizm jest zdrowszy. Pasuje. Optymizm jest na pewno zdrowszy. Dla tej higieny psychicznej i należy być w życiu optymistą, ale nie należy porzucać takiego realistycznego podejścia do, do życia i rzetelnej oceny rzeczywistości. To spróbujmy rzetelnie ocenić sytuację. Sytuacja wygląda tak. We wszystkich sondażach Prawo i Sprawiedliwość od wielu, wielu miesięcy wygrywa te wybory. Te sondaże doprowadziły do tego, że mimo tego, że Platformy Obywatelskiej w tak zwanym terenie nie widać. Nie widać też innych ugrupowań startujących do Sejmu, to PiS może te wybory przegrać. Panie redaktorze, no, jakby mnie pan wcześniej. Uprzedził? Oto... Przepraszam, wcześniej... Nie, nie, nie. Jakby mnie pan wcześniej zadał takie pytanie długo wcześniej, jeszcze nawet przed kampanią zawsze uważałam, że nie wygrywa się wyborów sondażami tylko ciężka praca może doprowadzić. Do zwycięstwa także w polityce, w każdej dziedzinie życia, w polityce również. Więc ja osobiście nigdy specjalnie się nie podchodzę w jakiś euforyczny sposób do sondaży. Wiem, że, że są, że istnieją, że, że są robione. Oczywiście one pokazują pewne tendencje, natomiast one nie dają odpowiedzi. I zawsze też mówiłam, że właśnie im lepsze sondaże, tym gorzej, bo to zawsze jest taki element demobilizujący dla wszystkich. Demobilizujące, to wyjaśnijmy. Ludzie przekonani, że PiS i tak, i tak wygrywa wybory, myślą sobie, e tam, będę szedł do lokalu wyborczego. Demobilizujące dla wszystkich, dla tych, którzy wykonują pracę tą polityczną i ewentualnie dla wyborców. Dlatego trzeba stanowczo stwierdzić, że sondaże nie wygrywają wyborów, że. Każdy obywatel, każdy Polak powinien wziąć udział w wyborach, oddać swój głos. I wtedy Ma pani to będzie na głos. mobilizację? Myślę, że myślę, że takim pomysłem no, jest właśnie to, co mówimy w tej chwili, jakby no, przekazanie, takie uświadomienie, że, że głos każdego się liczy. Często niektórzy myślą, że cóż ten mój jeden głos może zmienić? No może zmienić bardzo wiele. Więc trzeba uświadamiać, prosić, apelować, żeby każdy skorzystał z tego swojego fundamentalnego demokratycznego prawa do. Oddania głosu, do zagłosowania, do swojego wyboru. Na tym polega demokracja, to jest istota demokracji i gorąco do tego namawiam, żeby, żeby mieć to poczucie, że się ma w swoich rękach swój los. No bo oczywiście to, kogo wybierzemy, będzie wpływać na los każdego Polaka. W najbliższą niedzielę odbędzie się konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Spodziewa się Pani czegoś przełomowego, zaskakującego? Nie, raczej nie. Do tej pory się to nie wydarzyło. Może będą nowe paragony fiskalne? No Bardziej jest to chyba nastawione właśnie na takie PR-owskie, socjotechniczne zabiegi, ale z tego Platforma słynie. Tak rządziła przez, przez 8 lat i w tym się czuje dobrze, ale rządzenie nie polega na tym. I przygotowywanie się do rządzenia nie polega na tym, więc cały czas pytanie otwarte, gdzie jest program Platformy Obywatelskiej? Bo to, co zostało przedstawione, to jest jakaś bro, broszurka niewielkiej, niewielkiej, niewielkich rozmiarów, niewielkiej zawartości. Właściwie nic tam nie ma. Program. Gdzie jest program Platformy? Panie Rzecznik. Hmm, ciekawe pytanie, muszę pani powiedzieć, że czytałem ten program, liczyłem też na to, że doczekam się czasu wydrukowania programu przez Prawo i Sprawiedliwość, mogę go tylko ściągnąć z internetu, a tak na pamiątkę chciałbym taką, pan, dru taką to drukowaną ja panu wersję, redaktorowi ze specjalną dedykacją, bo taką dostałem tak, od pana posła Kropiwnickiego, e, gwarantuję, deklaruję, że e, niezwłocznie otrzyma pan redaktor. Bardzo dziękuję, a na ten koniec chcę ten... zapytać o jedną rzecz, czy pani należy do chłopstwa folwarcznego, czy jakiegoś innego? Nawiązuje, nawiązuje do wypowiedzi nawiązuje Sztura. Pan, tak, do słów Jerzego Sztura, który uważa się za elitę. No, takie są niestety te nasze uzurpatorskie elity, które po 1989 roku e, przyznały sobie tę rolę, tę funkcję, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Nie wstydzę się swoich korzeni. E, oczywiście e, moi przodkowie też byli chłopami, jestem z tego bardzo dumna. Bardzo chlubną kartę mieli. Ich życie było bardzo ważne. Bardzo byli oddani Polsce. Jestem bardzo dumna z moich przodków. Uwielbiam odwiedzać te okolice, skąd pochodzi moja rodzina. Jest naj, najpiękniejsza. Anita Czerwińska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo. bardzo dziękuję. Dziękuję.